Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle, witamy. Witam panią, witam radiosłuchaczy. O, taki troszkę przester, ale zaraz wszystko będzie w porządku. Panie pośle, akcje koncernu Energa spadły wczoraj o 10%, a to po informacji z przedwczoraj o tym, że Energa chce się zaangażować finansowo w kwocie do 600 milionów złotych w takie przedsięwzięcie, które się nazywa Polska Grupa Górnicza. To oprócz Energii mają być też takie spółki jak PGNiG Termika i PGE. Co pan na to? Zaskoczony? No ja ze smutkiem obserwuję już od dłuższego czasu, bo to zaczęło się tak naprawdę od niefortunnej decyzji Włodzimierza Karpińskiego, jak lecą w dół akcje koncernu Energa, który w tej chwili jest chyba wart mniej niż połowę, także to jest poważny problem. Przypomnijmy waszego ministra. Tak, naszego ministra. Ja miałem inny pogląd w tej materii, także absolutnie tu się nie podczuwam do współodpowiedzialności. Faktem jest, że zmiana, za którą odpowiada Włodzimierz Karpiński, no była takim punktem zwrotnym, od którego zaczęły lecieć w dół akcje koncernu Energa. I to jest bardzo poważny problem w kontekście odpowiedzialności za wartość majątku narodowego, bo jeżeli najważniejszy, czy jeden z dwóch najważniejszych koncernów na Pomorzu traci połowę wartości, to jest to bardzo niepokojące. No tak, ale z jednej strony może poprzez jakąś solidarność biznesową i społeczną trzeba ratować coś, co jest do uratowania, jak rozumiem, polskie górnictwo. No tak, gdyby to było na zasadach rynkowych, to pewnie rynek reagowałby inaczej. Myślę, że ten problem, który pani tutaj, pani redaktor, zarysowała, wskazuje na to, że rynek ocenia źle tego rodzaju mariaże, chociaż zgodnie z kodeksem handlowym koncern Energa nie ma prawa zaangażować się na zasadach innych niż rynkowe i mogę tutaj zapewnić menedżerów, że będziemy z tej perspektywy oceniać ich aktywność. A co to znaczy, menedżerów koncernu Energa oczywiście. Co znaczy, że nie ma prawa? Co jakie skutki temu jakby znaczy, nie można działać na niekorzyść spółki. Także jeżeli koncern Energa angażuje się w tego rodzaju przedsięwzięcie, rolą i odpowiedzialnością zarządu jest ocenić, czy odbywa się to z korzyścią dla spółki. Jeżeli nie, no to ponoszą kodeksową odpowiedzialność i żadne presje polityczne ich z tego nie zwalniają. No dobrze, ale patrząc na to z innej strony, jak w Polsce, jak znaleźć receptę na uratowanie dziś, jeśli taka jest wola, jak rozumiem, taka jest wola polskiego górnictwa? No, trzeba szukać pieniędzy tam, gdzie one jeszcze są. Znaczy, szukać tak, bo środki na ratowanie górnictwa oczywiście są potrzebne, natomiast no, ma to sens, jeżeli wiąże się to z realnym, konsekwentnie realizowanym planem, który ma doprowadzić do dobrej puenty, czyli funkcjonowania górnictwa na zasadach stricto rynkowych. Jeżeli tak rzeczywiście jest czy będzie, no to warto rozważać takie mariaże, może nawet lekko przymykając oko na kwestie związane z rentownością. Natomiast no, chciał mieć pewność, że rzeczywiście tak jest. Ja w tej chwili już na Komisji Skarbu nie posiadam tego rodzaju wiadomości, jako że pan poseł Suski, nowy przewodniczący, rzadko zwołuje posiedzenia komisji. No i to są na ogół takie tematy bardziej akademickie, także o konkretnych sprawach związanych z nadzorem nie rozmawiamy, niebawem zaczniemy, bo mamy jako opozycja prawo do składania różnych wniosków, takie wnioski złożymy. Dobrze, a Komisja Skarbu zajmowała się, albo Komisja Gospodarki Morskiej zajmowała się już ustawą stoczniową, projektem ustawy stoczniowej? A więc wczoraj minister przedstawił nam projekt tej ustawy i traktuje to jako pozytywny gest, jako że ta ustawa nie przeszła jeszcze uzgodnień międzyresortowych, nie ma uchwały Rady Ministrów, nie ma jej w lasce marszałkowskiej. Natomiast pan minister zdecydował się przedstawić ją Komisji Gospodarki Morskiej. Także jesteśmy po dyskusji, w efekcie której no, mam jakąś wiedzę na temat tego. No dobrze, ta ustawa może tak, zacznijmy od tego, że ona się ma nazywać ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej i zasadza się z tego, co wiemy, a co minister też przedstawił w Szczecinie kilka dni temu i co było publicznie przedstawione, między innymi na tym, że będą inne rozwiązania dotyczące VAT-u, jeśli chodzi o produkcję stoczniową. Właściwie inny sposób rozliczania VAT-u, że nie trzeba będzie tego VAT-u płacić, a potem jakby występować o zwrot. To jest chyba kierunek, znaczy to jest w dobrym kierunku, prawda? Takie ułatwienia podatkowe. No generalnie tak, więc powiem tak. No, góra urodziła mysz, bo były wielkie zapowiedzi ustawy o odbudowie przemysłu stoczniowego. Ja doceniam to, że ta ustawa już się nie nazywa odbudowie, a o aktywizacji przemysłu stoczniowego, także jakby niejako koledzy z PiS-u
zrozumieli już, że nasze stocznie nie są w ruinie, natomiast warto rozwijać je dalej. I dobrze, że nie myślą o przemyśle stoczniowym w koncernie w kontekście budowania państwowych fabryk, natomiast szukają pewnych preferencji podatkowych, które są dostępne wszystkim, również prywatnym przedsiębiorcom. Ta ustawa tak naprawdę, tak wczoraj mówiłem zresztą na forum komisji, jest ustawą pomocy publicznej, bo ona pokazuje właściwie takie trzy obszary, w których będzie, czy ma być udzielona pomoc dla przemysłu stoczniowego. To są kwestie związane z VAT-em, to jest możliwość odejścia od podatku CIT na rzecz zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, to jest kwestia poszerzania specjalnych stref. No oczywiście zawsze diabeł tkwi w szczególe. No i w dyskusji też uczulałem kolegów z PiS-u na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, obowiązuje nas prawo unijne, czyli generalny zakaz udzielania pomocy publicznej z opisanymi w orzecznictwie komisji i w dyrektywach wyjątkami. Więc pytanie oczywiście, na ile komisja będzie chciała uszanować tego rodzaju preferencje. Póki co nie ma, projekt nie przeszedł uzgodnień międzyresortowych, w związku z tym nie ma opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc do końca no nie wypowiedział się żaden organ profesjonalnie o tym, czy ale jest tutaj zgoda z prawem unijnym, czy nie. No ale zobaczymy. Ministrowie mówili, że tak, a na pańskiego nosa to jest to, co zapowiada minister Gróbarczyk. Jest, może być jakby zgodne z dyrektywami unijnymi i nie narazimy się na tą nielegalną pomoc publiczną, czy nie? No więc powiem tak, ja wczoraj pytałem chyba kilkakrotnie pana ministra Gróbarczyka i miałem takie do końca wrażenie, że on nie rozumie, o co go pytam. Natomiast była na sali przedstawicielka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która potwierdziła tutaj moją intuicję, że komisja będzie istotnym graczem, z którym trzeba będzie się porozumiewać, przygotowując ten projekt, no i że będą notyfikacje, więc zobaczymy, jak komisja zareaguje. No generalnie widzę, że przedsiębiorcy cieszą się z tego projektu, no bo fajnie jest płacić mniejsze podatki, korzystać z ułatwień. Także my nie będziemy przeciwni, natomiast powtarzam, diabeł tkwi w szczególe. Czyli rozumiem, że jeśli ta ustawa trafi już do Sejmu, będziecie głosować za? Pan będzie namawiał kolegów, żeby popierać tę ustawę? To są pierwsze koty za płoty. W tą ustawę trzeba się wczytać. No, na przykład to przejście przez przedsiębiorców budujących statki z CIT-u do zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji skutkuje, zresztą jedna z pomorskich gazet to opisała niedawno, skutkuje mniejszymi wpływami dla samorządu, więc o to również pytałem Gróbarczyka, który też jakoś nie chciał kontynuować tego wątku, ale chyba też nie chodzi nam o to, żeby obciążać samorząd aktywizacją przemysłu stoczniowego. Tu trzeba też szukać konsensusu, może jakieś formy rekompensacji. Na razie nie widziałem otwarcia na takie rozwiązania, no ale powtarzam, to pierwsze koty za płoty. Nie ma faktycznie w tej ustawie nazwy o odbudowie, ale jak rozumiem, szczególnie w Szczecinie to jest jakaś kwestia odbudowy przemysłu stoczniowego. Ostatnio w wywiadzie dla PAP-u wiceminister gospodarki, pan Paweł Brzezicki, mówił, że jego zdaniem ta ustawa przyniesie taki skutek, że w pierwszym roku funkcjonowania może być około 5000 nowych miejsc, dodatkowych miejsc pracy w przemyśle stoczniowym, a obroty związane z zakupem części do budowy statków mogą wzrosnąć z 1,5 miliarda do 2 miliardów. No, to wygląda dosyć atrakcyjnie, muszę powiedzieć. No po owocach poznamy, bo na razie rozmawiamy o ulgach w podatku. No trzymam kciuki, bo chciałbym, żeby powstały te miejsca pracy. Natomiast czy te ulgi podatkowe nas spowodują akurat taki boom w przemyśle stoczniowym? No intuicja mi mówi, że nie jest to takie proste. W ogóle jeżeli chodzi o udzielanie pomocy publicznej, no mamy jako Polska dosyć złe doświadczenia, jeżeli chodzi o pomoc, o przedsiębiorstwa z przemysłu stoczniowego budowane w oparciu o wsparcie państwa. Ja zawsze w takich sytuacjach trochę się boję, żebyśmy znowu nie wyhodowali takiego brojlera, kurczaka na cienkich nogach, którego pierwsza zmiana koniunktury zdmuchnie. Jeżeli coś nie jest budowane na zdrowych zasadach rynkowych, no to na ogół to bywa w przyszłości słabe. Co nie oznacza, że nie warto szukać ułatwień tam, gdzie są takie potrzeby. Ja tu nadstawiam uszu, jak wypowiadają się przedstawiciele prywatnego sektora aktywnego przemyśle stoczniowym. Widzę, że no poza tym, tak jak mówiłem, że każdy przedsiębiorca cieszy się z wszelkiego rodzaju preferencji, ale widzę, że pozytywnie podchodzą do tego projektu. To też jest ważny głos. To nas nie dziwi, że prywatni przedsiębiorcy się jakby z tego cieszą, bo tak jak pan mówi, to jest zawsze jakieś ułatwienie. Czy rozmawialiście także na ten temat z ministrem Gróbarczykiem? Bo takie pojawiają się informacje, one są, powiedziałabym, dosyć enigmatyczne, o jakimś takim
pomyśle budowy czegoś dużego, jakiegoś konglomeratu stoczniowego. Nie do końca wiem, na jakiej bazie, ale jak czytam pana ministra Szałamachę, który na przykład ostatnio powiedział, że w latach 2005-2007, kiedy on był w Ministerstwie Skarbu, gdzie był wiceministrem, to polskie stocznie pracowały i produkowały statki, a teraz wasz rząd je zlikwidował i teraz będzie odbudowywany. Coś się ma wytworzyć, takiego jakiegoś państwowego, pana zdaniem, czy nie? No to już strach się bać, bo jak rozmawiamy o preferencjach, no to wydaje mi się, że one się obronią merytorycznie, no to nasze wsparcie oczywiście będzie. Natomiast jeżeli słyszę o jakichś takich, no księżycowych zupełnie pomysłach, to jakieś ciarki po grzbiecie mi przechodzą, jako że to wszystko jest udokumentowane, jak trzeba będzie, to ja na swojej stronie to publikuję, nawet dyskusje, które ja prowadziłem w latach 2005-2007, gdzie naciskałem pisowskich ministrów, prosiłem, żeby zajęli się pilnie rozmowami z Komisją Europejską, bo za chwilę spadnie gilotyna i będzie dramat. W ogóle nie było partnerów do takich rozmów, a potem tak się stało, że PiS stracił władzę i stocznie padły, ale w momencie, kiedy już my rządziliśmy, także Szałamacha nie ma żadnego mandatu, żeby się puszyć swoją aktywnością w zakresie przemysłu stoczniowego. Odwrotnie, gdyby się wcześniej wzięli do roboty, to albo stocznie byłyby uratowane w takiej formie, co tak obiektywnie wydaje mi się mało prawdopodobne, albo trudne decyzje by nastąpiły wcześniej, już byśmy byli dalej. Natomiast ja przypominam, że restrukturyzacja przemysłu stoczniowego trwała w trakcie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, że dużo w tej materii się zmieniło i mamy tak naprawdę, mamy dużą strukturę. Ta struktura była budowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, później Polską Grupę Zbrojeniową. Tu mam na myśli spółki skupione w ramach grupy Mars. I taka duża struktura państwowa jest. Jej się trzeba przyglądać w kontekście efektywności zarządzania podmiotami stoczniowymi. Natomiast no, bardzo bym się bał jakiejś głębokiej kapitałowej ingerencji ze strony państwa polskiego. Zresztą przeczuwam, że komisja też wydałaby kolejny pomruk, bo tak się nie buduje. Jest to forma pomocy, jest to forma nierynkowych zachowań. No zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Pozdrawiamy z Gdańska, Warszawy. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.